Jestem Tadeusz Olajs i dzisiaj opowiem wam w skrócie o Ruko. Po przejściu przez wir byliśmy śpiący przez około 15 lat. Gdy się obudziliśmy, to spotkaliśmy dziwne dziecko, które zaprowadziło nas do Wadachy Wil. Odkryliśmy, że po przejściu przez pustkę dostaje się na ludzkie moce i staje się soulwalkerami. Dzięki swojej nowej umiejętności pokonaliśmy wilki oraz spotkaliśmy pewną kobietę i mężczyznę, którzy postanowili zabrać nas w bezpieczne miejsce. Gdy jechaliśmy ciężarówką, zaczął nas gonić wilk imieniu Kajon. Przy pomocy dziwnego dziecka zdołałam pokonać tego wilka, ale zostałam wyczerpana i zasnęłam. Gdy się obudziłam, znalazłam się w ośrodku badawczym. Były przeprowadzane na mnie różne badania, zabiegi, testy, by sprawdzić moją moc. Po zakończeniu tych zadań wysłali mnie do Ruko, gdzie Mirian była o nas zatroskana, więc postanowiła nas przedstawić innym ludziom z tego miejsca. Poznaliśmy Seonię, która początkowo nas nie lubiła, ale opowiedziała nam o sytuacji w Ruko. Dowiedzieliśmy się, że Ruko jest odcięte od świata zewnętrznego ze względu na toczące się ciągłe walki. Potem doszły do nas pogłoski, że w sektorze 23 znalazło się jakieś dziecko, więc moim zadaniem było pomóc temu dziecku. Gdy się tam udałam, Kajon zjadł to dziecko. Przed zjedzeniem dziecko powiedziało: ty jesteś mną, ja jestem tobą. Gdy uratowałam dziecko i impulsywnie je dotknęłam, wybuchły we mnie wszystkie emocje, takie jak złość, smutek, żal, radość, gniew. Kolejnym zadaniem było uratowanie ludzi zabarykowanych w sektorze 23. Po wykonaniu tego zadania, Wilbiak i ja mieliśmy pokonać Kajona, ale jego moc nie wystarczała. Gdy już pokonałam tego stwora, ujrzałam wielkiego klauna. Chciałam z nim toczyć walkę, ale uciekł, zostawiając po sobie list. W liście było napisane, że czeka na mnie niespodzianka i że mam się udać do pewnego miejsca. Niespodzianką była kukła, do której były przymocowane ładunki wybuchowe. W międzyczasie Skral i Tom się kłócili oraz wyszły na jaw lewe interesy Skrala i koncertu NET. Następnie Ben wpadł na pomysł zbawienia wielkiej kukły do muru obronnego, gdzie odpali się bomba samozniszczalna. Niestety ja musiałam ją zwabić. Plan zawiódł i musiałam sama odpalić bombę, będąc w tym samym pomieszczeniu co kukła. Plan zawiódł i wielka kukła nadal przebywała w placu R. W tym samym czasie rozprzestrzeniła się wielka epidemia. Fale zamkniętego obszaru miały wpływ na ludzi zamieszkujących w Ruko. Zamieniały ich w kukły. W poszukiwaniu sposobu na tą epidemię spotkaliśmy klauna, który potrafił mówić. Bajagan. Po jego pokonaniu przybył szafirowy klaun, który odebrał mu życie oraz rzucił nam wyzwanie. Ponownie go spotkałam w opuszczonym szpitalu, ale perfidnie się mną bawił i gdy już go miałam pokonać, to uciekł. Odszukałam go na dachu. Detonował bomby w całym ruchu. Weszłam na dach i stoczyłam z nim pojedynek. Niestety budynek eksplodował, ale zdążyłam uciec śmigłowcem. Z góry widziałam jego perfidny uśmiech. Z góry widziałam, jak stał pośrodku płomieni i wybuchł upiornym śmiechem. I tak skończyła się nasza opowieść Ruko. Jeśli się wam podobało, to zostawcie łapkę w górę lub subskrypcję czy dzwoneczek. Wspomnę, że w maju nie będę zbyt często na grze czy nagrywać, więc już mówię, żeby nie było, czemu nie ma nowych odcinków. Ale kolejny odcinek to pomyślałam, że będzie o Candus.
Majte, kurierkie, arigato!